Dożynki. Ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za owocne plony. Co roku też każdy rolnik prosi o sprzyjającą aurę na najbliższe lata. W tym roku uroczystości zorganizowane zostały w Karolewie. Dziękujemy komu? Panu Bogu dziękujemy za plony, za ludzi, którzy pracują, za to, że możemy się najeść, bo przecież bez dożynków nie ma, właściwie nie ma chleba. Dlatego też ma wymiar duchowy, bo dziękowanie jest rzeczą naturalną. My powinniśmy zawsze dziękować, codziennie, tak? Rodzicom, tym, którzy nawet nas obsługują. My płacimy w sklepie, ale dziękujemy, bo to jest wyraz naszej kultury. A przede wszystkim powinniśmy Panu Bogu dziękować za to, że mamy ten chleb, że obrodziło pole i tak dalej, bo tak zawsze było. Ludzie siali te zboże i już wtedy ten chłop żegnał tam po prostu albo rzucał w kształcie krzyża, a więc wiedział, że to od Pana Boga zależy ten plon, bo nie wystarczy tylko posiać, ale trzeba też, musi być i słońce, musi być deszcz, warunki i tak dalej, dlatego podziękowanie Panu Bogu jest jak najbardziej słuszne, bo właściwie to od nas nie zależy. My widzimy, jacy jesteśmy malutcy wtedy, kiedy są jakieś nieszczęścia i tak dalej. Dlatego też myślę, że dziękować nigdy i nikomu nie zaszkodzi, a przede wszystkim Panu Bogu należy się. Pragniemy tutaj wszyscy podziękować rolnikom za trud i ogrom pracy włożony praktycznie w każdym gospodarstwie. Jedno się nie zmieniło. Mówię jako rolnik i jako wójt gminy Kętrzyn. To jest miłość do ziemi. Miłość do Matki Ziemi. To zawsze pozostanie stałe. Teraźniejsi rolnicy są trochę inni, to prawda. I ta praca na gospodarstwie dzisiaj trochę inaczej wygląda niż jeszcze paręnaście lat temu. Natomiast tradycja pozostaje tradycją i to jest ważne. Tradycyjnie starostowie dożynek przekazali na ręce władz bochen chleba, którym się dzielono z mieszkańcami. Obiecujemy dzielić tym chlebem mądrze i sprawiedliwie. Specjalnymi odznaczeniami za trud pracy wyróżniono zasłużonych rolników. Prowadzimy gospodarstwo rolne, ma około 40 hektarów, trzymamy bydło mleczne, rekreacyjnie trzymamy też konie, mamy troje dzieci. No co ja je mogę jeszcze powiedzieć? Jestem dumna, że wójt akurat wyróżnił nas z całej gminy Barciany. Jesteśmy bardzo miło, pozytywnie zaskoczeni. Jest wyróżnienie, ale czy w tych czasach jest ciężko podejmować taką pracę? No niestety na pewno to jest wyzwanie w tych dzisiejszych czasach, bo trzeba zmierzać się z różnymi wyzwaniami, z różnymi problemami. No na pewno jest to ciężko, ale to jest fascynująca praca. Taki nasz był wybór i na pewno z tego się cieszymy. W tym dniu cieszyła się również Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie, która otrzymała nowy pojazd strażacki. Proszę Cię, paj, niech ten samochód służy. Ma służyć. Brawo. Na scenie prezentowały się zespoły ludowe. Były także gry i zabawy dla świętujących. A gdzieś w tłumie czaiła się babka zielarka. Zupę pokrzywową zagrzewam. Raz. Zupę pokrzywową. O, a skąd taki pomysł na taką zupę? Właściwie to jest przepis Anny Pacanowskiej, babki zielarki. Ona po prostu bierze wszystko, co ma w ogródku i wrzuca do tego kotła. No i w ten sposób wymyśliła właśnie taką oto zupę, więc... I to smaczna zupa? No według mnie bardzo smaczna. Jak powiada babka zielarka, latanie na miotle to prosta sprawa i każdy może sobie polatać. Moi kochani, to jest żywny czy zrażowy?
Duże, kolorowe, pełne ozdób, stoiska kusiły pięknymi zapachami swojskich potraw. Można było smakować do woli. Dzisiaj polecamy bigos, wątróbkę, pierogi ruskie, pierogi z mięskiem, kotleciki, gołąbki, pyzy z mięsem, krokiety z pieczarkami i z ryżem, z grzybami, surówki, pełen asortyment, wędlinkę swojską, babkę ziemniaczaną. Co my jeszcze mamy? No, klienci zachwyceni jednym słowem? No myślę, że tak, bo cały czas mamy kolejkę i myślę, że są zachwyceni. Dzień dobry. Dzień dobry. Co ciekawego na tym stoisku znajdziemy? Na tym stoisku znajdziemy pierogi z grzybami, smale ze swojej roboty, z ogórkami, różne przetwory. To znaczy przetwory ogórkowo-grzybowe, wino swoje roboty, można tak mówić głośno, i alkohol troszeczkę. No i co jeszcze możemy, koleżanko? Co jeszcze możemy? A to chyba te, jak to się nazywa, suszone jabłuszka. I to wsio, i smale swoje roboty, no i sałatki wieloowocowe. I to wszystko. Wszystko własnoręcznie robione i wszystko smaczne. Wszystko myśmy wczoraj robiły. Dość długo. Nas 4 osoby było i tak wszystko wytworzyliśmy. No właśnie, bo takie spotkania rozwijają relacje międzyludzkie. Żyje nam się fajnie, jak widać. Jesteśmy wszystkie razem, działamy razem, gotujemy, spotykamy się, mamy swoje koło takie wiejskie. Jest stowarzyszenie Przyjazna Wieś. Jest u nas od 3 lat Stowarzyszenie Przyjazna Wieś i tam to stowarzyszenie tak właśnie pomaga razem z sołectwem, razem organizujemy takie właśnie wyjazdy jak na dożynki takie gminne, wojewódzkie. No i w ten sposób to stowarzyszenie razem z sołectwem tam, no sklejamy się, jak to można powiedzieć. Razem te kobiety i gotują, znaczy gotujemy w domach, albo swojskie potrawy. Wymieniamy się przesami, to jest... No i co do tu dobrego jest? No jest to właśnie to takie związanie te mieszkańców. Chcielibyśmy się odbić od takiego samotnego życia, bo mówię to tak, aby się nie zamykać w tych domach. Spotykać się fajnie, że możemy tutaj się wystawić ze swoim jedzeniem, że smakuje to ludziom, że jest dla kogo gotować. Od tego trzeba zacząć. A co pysznego na tym stanowisku znajdziemy? Kochana, już zaczynamy od... Schab zapiekany z serem, gołąbki, borowikowa, żurek, chleb ze smalcem, kotlety ziemniaczane, babka ziemniaczana z sosem pieczarkowym, jedziemy dalej, krokiety przeróżne, pierogi przeróżne, ciast, bigos, ciast, nie będę wymieniała, bo już część zeszła, część została. I wszystko jest pyszne i smaczne. Daję słowo. Od serca zrobione. Od serca zrobione, a niech się wypowiedzą ci, co tutaj smakowali nasze potrawy.